Środa, 25 stycznia. Ten dzień przyniósł m.in. powrót do normalności w Sejmie. Posłowie wrócili do pracy. Ostatnie pożegnanie generała Janusza Brochwicz-Lechwińskiego-Gryfa, legendy Powstania Warszawskiego. Powiemy także o echach wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy udzielonego Telewizji Republika. To jest główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Ryszard Gromacki, witam i zapraszam. Posłowie w Sejmie powinni mieć prawo takie samo do zadawania pytań, składania wniosków formalnych. Zmiany i debata powinna się toczyć, ale przede wszystkim po to, żeby uczynić Sejm bardziej merytoryczny. To są nasze propozycje i też one mogą wejść albo nie wejść w życie, ale też w zależności od tego, jak będzie się opozycja zachowywała. Powrót do normalności. Sejm bez protestu wznowił obrady. Żegnamy Cię dzisiaj, wielkiego żołnierza Rzeczypospolitej. Śpij, żołnierzu, a w tym grobie niech się Polska przyśni Tobie. Dziękujemy jemu za jego życie. Dziękujemy za przekazanie wartości narodowych i katolickich. Ale także za to, że do ostatniego momentu myślał o Polsce, myślał o polskiej armii. Samo! Ostatnie pożegnanie generała Gryfa, wielkiego Polaka, legendy Powstania Warszawskiego. W demokracji debata polityczna, a więc pewien spór między opozycją a większością rządzącą jest czymś absolutnie naturalnym i byłoby źle, gdyby tego sporu i tej debaty politycznej nie było, tylko że to powinna być debata. To powinna być debata, a nie bitwa. Prezydent Andrzej Duda udzielił specjalnego wywiadu naszej stacji. Sejm wznowił obrady. Po kilku tygodniach blokady parlamentu przez Nowoczesną i Platformę posłowie muszą odrobić spore zaległości. Nadal nie wiadomo, czy ci, którzy doprowadzili do paraliżu Sejmu, poniosą konsekwencje tej akcji. W Sejmie był dziś Mariusz Świerzewski. Do Sejmu wróciła normalność. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił w środę posiedzenie rozpoczęte 12 stycznia po zawieszeniu protestu przez posłów Platformy Obywatelskiej. W gmachu przy Wiejskiej było dziś spokojnie, ale w kuluarach Sejmu dym po buncie totalnej opozycji jeszcze nie opadł, a jej posłowie rozpowszechniali informacje o planowanych przez marszałka Kuchcińskiego zmianach w regulaminie Sejmu, które byłyby zamachem na poselskie wolności. Kuchciński przygotowuje zmianę regulaminu Sejmu. Chce zabrać posłom prawo zgłaszania wniosków formalnych. Zostawi je przewodniczącym klubów. Przecieki dotyczące zaostrzenia sejmowego regulaminu były dziś w Sejmie jednym z tematów dnia. Wszyscy posłowie mają takie same prawa. Wszyscy posłowie powinni w Sejmie chodzić bez ochrony i wszyscy posłowie w Sejmie powinni mieć prawo takie samo do zadawania pytań, składania wniosków formalnych. Kwestie, że wnioski formalne mogą zgłaszać tylko przewodniczący lub wiceprzewodniczący, to wszystko świadczy o tym, że tak naprawdę PiS-owi nie zależy na żadnej debacie publicznej, tylko na ograniczeniu swobody wszystkim posłom opozycji. Zmiany i debata powinna się toczyć, ale przede wszystkim po to, żeby uczynić Sejm bardziej merytorycznym. Natomiast te propozycje, które pojawiły się w Biurze Analiz Sejmowych, to są sprawdzane przez Biuro Analiz Sejmowych, są co najmniej niebezpieczne. Prawo i Sprawiedliwość zaprzecza, że pracuje obecnie nad tego typu propozycjami. Poseł Krzysztof Łapiński podkreślił, że zmiany w regulaminie są uzależnione od poziomu debaty, jaką będzie prowadziła opozycja. Tego co wiem, to są nasze propozycje i też one mogą wejść albo nie wejść w życie, ale też w zależności od tego, jak będzie się opozycja zachowywała. Kwestią sporną stała się także propozycja PiS dotycząca wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych. Zmiany w ordynacji wyborczej idą w kierunku centralizacji, odwrócenia procesu demokracji w samorządach i przede wszystkim likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych. Propozycje, które proponuje PiS i Jarosław Kaczyński, mówiące o tym, że burmistrzowie, prezydenci i wójtowie, którzy do tej pory pełnili swoje funkcje, nie będą dalej mogli ich pełnić, są dla mnie w dniu dzisiejszym nieakceptowalne. Mniej sceptycznie do rozwiązań PiS-u podchodzą posłowie Kukiz 15. Pamiętajmy o tym, że jest to reforma niezwykle oczekiwana, bo prawdą jest, że w prawie 2,5 tysiąca gmin polskich utworzyły się niezwykle silne układy, których bardzo trudno przebić. Janusz Szewczak z PiS podkreśla, że to dopiero początek debaty, a sama afera reprywatyzacyjna w Warszawie pokazała, że potrzeba takich zmian z pewnością istnieje. Zobaczymy, jakie będą propozycje już rozwiązań legislacyjnych. Wtedy będziemy mogli ocenić je ostatecznie. Niewątpliwie jest tak, że w Polsce mamy miejsca, gdzie te kliki i sitwy po prostu spacyfikowały całkowicie życie społeczne, gospodarcze. Po trwającym przez kilka tygodni chaosie Sejm ma teraz sporo do nadrobienia. Dziś nikt już nie wracał do kwestii ukarania posłów PO i Nowoczesnej, którzy przez miesiąc blokowali salę plenarną. Mariusz Świerzewski, Telewizja Republika. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie pochowano dziś z honorami generała Janusza Brochwicza-Lewińskiego-Gryfa, legendę powstania warszawskiego, wielkiego Polaka. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwa z prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele. Rafał Potocki. Jeśli ktoś oceni, że się zasłużyłem dla Polski, to kiedyś będę miał szansę na honorową salwę nad grobem, powiedział kiedyś generał Janusz Brochwicz-Lewiński. Życzenie generała Gryfa spełniło się. Żołnierza harcerskiego batalionu Armii Krajowej Parasol i dowódcy legendarnej obrony pałacyku Michla na Woli podczas powstania warszawskiego. Żegnamy cię dzisiaj, wielkiego żołnierza Rzeczypospolitej. Śpij, żołnierzu, a w tym grobie niech się Polska przyśni tobie i bądź z nami. Czuwaj nad nami. Wspieraj nas. Tam, będąc blisko już zapewne tego właśnie tronu Pana Jezusa Miłosiernego. Generał Janusz Brochwicz-Lewiński był wzorem patriotyzmu i obywatelskich cnót. Gryf zawsze chętnie dzielił się z młodymi rycerską tradycją, którą odziedziczył w rodzinnym domu i kultywował przez całe życie. Gryf jest z całego serca, że byłeś, jesteś i będziesz wzorem i przykładem dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla młodego pokolenia. Że poświęciłeś tyle lat na dawanie świadectwa, na kształtowanie ich świadomości, poczucia więzi z ojczyzną i obowiązku wobec niej. Generał Gryf kochał Polskę. Do końca swoich dni żywo interesował się zmianami dokonującymi się w wojsku. Dziękujemy jemu za jego życie. Dziękujemy za przekazanie wartości narodowych i katolickich, ale także za to, że do ostatniego momentu myślał o Polsce, myślał o polskiej armii, wierzył, że będzie ona silna i odbudowana. W jego pogrzebie uczestniczyli żołnierze jednostek specjalnych, harcerze i setki zwyczajnych ludzi, dla których generał Gryf był bohaterem i inspiracją. Wielki generał, patriota. W ubiegłym roku w wywiadzie udzielonym naszej stacji cieszył się, że może żyć w wolnym i suwerennym kraju. Dziękuję, że Polska wraca do wolności. Dopiero teraz, po 26 latach. 11 listopada 2015 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył generała Gryfa Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Czuję się, że tak powiem, bardzo szczęśliwy i bardzo zdumiony, że w ostatniej części mojego życia, po wielu latach służby dla ojczyzny, otrzymałem tą wysoką dekorację. Uważam, że to było... Nigdy nie spodziewałem się tego i to było dla mnie zaskoczenie. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za ten honor. Generał Janusz Brochwicz-Lewiński odszedł na wieczną służbę 5 stycznia w wieku 96 lat. Rafał Potocki, Telewizja Republika. Panie generale, dziękujemy. I kolejny temat. W demokracji spór między opozycją a większością rządzącą jest czymś naturalnym, ale to powinna być debata, a nie bitwa, powiedział w Telewizji Republika prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że jest przeciwnikiem głębokiego konfliktu politycznego. Prezydent Duda był gościem specjalnym wtorkowego programu W Punkt w naszej stacji. Panie prezydencie, można powiedzieć, że w ostatnich tygodniach atmosfera polityczna i temperatura konfliktu politycznego bardzo się podniosła. Jak pan prezydent ocenia perspektywę obniżenia tej temperatury? Czy to jest możliwe? Ja myślę, że to trzeba oceniać tak, że ona się w pewnym momencie rzeczywiście bardzo podniosła, ale na całe szczęście, przynajmniej takie jest moje odczucie, kiedy obserwuję stan obecny na scenie politycznej, że ona jednak znacząco w tej chwili opadła, ta temperatura, i dobrze, że opadła. Dobrze, że no, ten protest, który miał miejsce w Sejmie, myślę, że dla wielu obywateli nie bardzo zrozumiały, się zakończył, zwłaszcza kiedy toczył się w święta Bożego Narodzenia, i mam nadzieję, że już w najbliższym czasie Sejm wróci do normalnej pracy. Czy wobec tych mocnych deklaracji, które cały czas słyszymy ze strony na przykład przedstawicieli partii tzw. opozycji totalnej, powrót do takiej normalnej pracy, o której pan prezydent mówi, do dialogu, jest w ogóle możliwy? Czy jesteśmy skazani w dalszej perspektywie na taki permanentny, bardzo destruktywny dla polskiej demokracji, dla instytucji państwa polskiego konflikt? Znaczy, ja w ogóle jestem przeciwnikiem takiego głębokiego konfliktu. Uważam, że on nigdy nie powinien mieć miejsca, bo rzeczywiście on w dużym stopniu przynajmniej utrudnia, tak, tworzenie dobrego prawa, utrudnia dobre funkcjonowanie państwa. To jest na pewno z punktu widzenia państwowego absolutnie niekorzystne. Oczywiście w demokracji debata polityczna, a więc no, pewien spór, tak, między opozycją a większością rządzącą jest czymś absolutnie naturalnym i byłoby źle, gdyby tego sporu i tej debaty politycznej nie było, no tylko że to powinna być debata. To powinna być debata, a nie bitwa. Tymczasem faktycznie no, to miano opozycji totalnej, które no, nadano obecnej opozycji, no, nie bierze się znikąd, tak? Bo rzeczywiście jeżeli ktoś no, prowadzi do destrukcji prac parlamentarnych, jeżeli ktoś w najważniejszych kwestiach mówi na zasadzie nie, bo nie, i nie przyjmuje żadnych kontrargumentów i nie chce żadnego kompromisu, a takie były fakty, no to jest sytuacja na pewno niedobra i ona nie ułatwia pracy państwowej, ona nie ułatwia rozwiązywania także i problemów, co jest przede wszystkim oczekiwane przez obywateli. No, po to są wybierani posłowie, po to są wybierani senatorowie, po to jest rząd, po to jest prezydent, żeby rozwiązywać problemy i budować to, czego wszyscy byśmy chcieli jako obywatele, czyli tego, żeby Polska była lepsza w przyszłości. A wśród tematów drugiej części programu minister Zbigniew Ziobro przedstawia konkrety na temat reformy sądów. Profanacja polskiego cmentarza wojennego w Bykowni koło Kijowa i zabójstwo polskiej wolontariuszki pracującej na misjach w Boliwii. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia reformy sądownictwa. Nieznani sprawcy sprofanowali polski cmentarz wojenny w Bykowni koło Kijowa. Młoda polska wolontariuszka pracująca na misjach w Boliwii została zamordowana. Minister Zbigniew Ziobro przedstawił dziś nowe zasady dotyczące wyłaniania sędziów. Według niego polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje nowej elity prawniczej o wysokim poczuciu etyki. Chodzi o to, aby w Polsce zbudować tak naprawdę elitę prawniczą, która będzie gwarantować po ukończeniu szkoły najwyższe kwalifikacje profesjonalne, ale też odpowiedni poziom etycznych kwalifikacji przyszłych sędziów. Dzisiaj właśnie przedstawiam Państwu projekt, który do tego zmierza. Zmierza do tego mianowicie, aby ci ludzie, którzy poddani są wieloletniej edukacji, ale też kształceniu praktycznemu w zakresie wykonywania obowiązków sędziego byli należycie wykorzystani. Dziś odbyły się kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold. Obserwowała je Ola Zarzycka. Nawet szef rządu nie był w stanie powstrzymać afery Amber Gold. Tak dziś przed Komisją Śledczą zeznawał były członek Komisji Nadzoru Finansowego i były wiceszef NBP Witold Koziński. Świadek przyznał, że o Amber Gold w zarządzie KNF rozmawiało się nieoficjalnie, choć nieoficjalnie ta sprawa nigdy nie była poruszana. Świadek nie podzielił się ze swoją wiedzą z ówczesnym szefem NBP, bo jak przyznał Marek Belka, taką wiedzę z pewnością miał. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność za aferę Amber Gold, wskazał prokuraturę, sąd rejestrowy i UOKiK. Według drugiego zeznającego dziś świadka, Stanisława Kluzy, byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, sprawę Amber Gold mogła zatrzymać prokuratura. Świadek podkreślał wielokrotnie, że firma Amber Gold nie podlegała kontroli KNF, a mimo to KNF jakieś działania podjął. Między innymi wpisał firmę Amber Gold na listę ostrzeżeń publicznych i złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Nowa informacja, jaka dziś się pojawiła, jest taka, że przedstawiciele KNF jeździli do gdańskiej prokuratury, by osobiście rozmawiać z prokuratorami o sprawie Amber Gold. Tak zeznał dziś Stanisław Kluza. Nikt z prokuratury wcześniej o tym nie wspominał. Nowa wiadomość też jest taka, że lista dotychczasowych świadków będzie się rozszerzać. Jeszcze w lutym ma zostać przesłuchana pani Ilona Pieczyńska-Czerny z Komisji Nadzoru Finansowego. Z Sejmu Ola Zarzycka, dziękuję. I kolejny temat. Nieznani sprawcy sprofanowali polski cmentarz wojenny w Bykowni koło Kijowa. Spoczywa na nim 3,5 tysiąca Polaków z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Przede wszystkim polskich wojskowych zamordowanych przez sowieckie NKWD w 1940 roku. Według dyrektora cmentarza do profanacji doszło w nocy z wtorku na środę. Na obelisku z nazwiskami zamordowanych Polaków wypisano czerwoną farbą napis SS Galiczyna. Chodzi o współpracującą z Niemcami ukraińską dywizję ochotniczą SS Galicji, która brała aktywny udział w rzeziach Polaków przez ukraińskich nacjonalistów podczas II wojny światowej. A teraz o sprawie, która obserwowana jest z wielkim napięciem, nie tylko we Włoszech. Szanse na uratowanie żywych ludzi w zniszczonym przez lawinę hotelu w mieście Farindola we Włoszech dramatycznie maleją. Dziś ratownicy odnaleźli kolejnych 6 ciał. 5 osób wciąż uważanych jest za zaginione. Tę sprawę śledzi Paulina Bilińska. Akcja ratunkowa w Farindoli w środkowych Włoszech, w hotelu zniszczonym w ubiegłą środę przez potężną lawinę, wciąż trwa. W zniszczonym budynku odnaleziono 24 ciała, a 5 osób wciąż jest zaginionych. Prace ekipy ratowniczej trwają nieprzerwanie od kilku dni. Pracujemy w samym sercu hotelu. W ciągu ostatnich kilku godzin prace postępują bardzo szybko. Odnajdujemy kolejne ciała i na tym się teraz skupiliśmy. Lawina uderzyła na hotel z ogromną siłą, przesuwając budynek o 10 metrów. Rodziny wciąż mają nadzieję na to, że ich bliscy zostaną odnalezieni żywi. Jednak według ratowników szanse na to są już bliskie zera. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł znowu objąć Fai w ramionach. Jest mi bardzo smutno, że tylu ludzi straciło życie. Włoska agencja informacyjna ANSA nazywa hotel grobowcem. Ponad 100 strażaków od tygodnia bierze udział w akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia i sami muszą mierzyć się z atakami żywiołu, przedzierając się przez 2-metrową warstwę śniegu. W momencie lawiny w hotelu i okolicach przebywało łącznie 40 osób, 28 gości i 12 pracowników. Najpierw odnaleziono 2 mężczyzn, którzy w momencie lawiny przebywali w samochodzie poza budynkiem. W kolejnych dniach wydobyto spod gruzów 9 osób, w tym 4 dzieci. Ostatnie żywe osoby wyciągnięto w sobotę. Od tamtej pory ratownicy znajdują już tylko ciała. Jeżeli nie znajdzie się winny odpowiedzialny za tragedię w hotelu Rigopiano, to dochodzenie wyjaśni tę sprawę. Rząd nie boi się prawdy. W poniedziałek jednak spod ruin ekipie ratowniczej udało się wyciągnąć 3 hotelowe szczeniaki. Jak powiedział jeden ze strażaków, to świadectwo życia, które daje nadzieję. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Młoda polska wolontariuszka Helena Kmieć została zamordowana. Dziewczyna od 2 tygodni pracowała w misji salwatoriańskiej w mieście Cochabamba w Boliwii. Wczoraj przed obiadem otrzymałem tragiczną informację o śmierci Heleny Kmieć, która jest wolontariuszką salwatoriańskiego wolontariatu misyjnego z siedzibą w Trzebini. Okazało się, że nasza wolontariuszka, która wyjechała 8 stycznia razem ze swoją koleżanką Anitą, została zamordowana. Przygotowania do wyjazdu trwają ponad rok i każdy z wolontariuszy, zanim się zgłosi, to musi przejść taki cykl przygotowania, który ma go nauczyć życia w danej społeczności, czasami bardzo trudnej. Okazało się, że nic nie zwiastowało tego, że nastąpi śmierć. Były w bezpiecznym miejscu. To jest połączony klasztor z ochronką dla dzieci. Przez 2 tygodnie ostatnie przygotowywały tą ochronkę, która wczoraj miała być uroczyście otwarta. Tam było zabezpieczenie pełne, był płot, taki mur, były bramy pozamykane, były okratowane okna i drzwi. Okazało się, że jakimś cudem napastnik, prawdopodobnie było ich 2, aczkolwiek jeden tylko był widziany przez koleżankę. Około godziny 2 wszedł do domu. W momencie, kiedy koleżanka usłyszała jakiś hałas, wyszła na korytarz, zobaczyła tego człowieka, który prawdopodobnie w tym momencie się przestraszył i uciekł. Ona od razu zaalarmowała siostry, które mieszkają obok. Niestety reanimacja nie udała się i Helena zmarła na ich oczach. Jeżeli chodzi o sprowadzenie ciała do Polski, to zostały podjęte już czynności. Zostanie to zrobione najszybciej, jak tylko potrafimy. Wracamy do kraju. Z dużej chmury mały deszcz. Antyrządowe protesty studentów, które dziś odbyły się w kilku miastach, miały bardzo mizerną frekwencję. Duża część organizacji i samorządów studenckich zdecydowanie się od nich odcięła, a niektórzy z protestujących też nie bardzo wiedzieli właściwie przeciw czemu protestują. O czym Paweł Zdziarski. Ogólnopolski protest studentów i studentek w zamyśle organizatorów miał być apolityczny i zjednoczyć osoby z wielu środowisk i o różnych poglądach. Organizatorzy sformułowali 11 postulatów, wśród których znalazło się m.in. świeckie państwo, tolerancja dla mniejszości, wolność wyznania i zgromadzeń, a także prawo kobiet do aborcji. Protest odbył się w kilku miastach akademickich w Polsce. W Warszawie demonstranci zebrali się przed uniwersytetem. Zajęcia mam tutaj i wyszedłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Znaczy, gdyby to był taki protest, jakby, gdybym wiedział, o co w tym chodzi, to jakbym się zgadzał z tymi ideami, nie wiem, powiedzmy kodowskimi, antypisowymi i tak dalej. Najbardziej mi się nie podoba, w jaki sposób jest szerzona nienawiść do ludzi. I czym się przejawia na przykład taka mowa nienawiści? Mowa nienawiści? No, czym się przejawia, kurde. Moja pierwsza demonstracja w życiu to była demonstracja studencka i to dosyć pamiętna demonstracja 8 marca 1968 roku, kiedy studenci tego uniwersytetu, a także Politechniki Warszawskiej i innych warszawskich uczelni wyszli na ulicę tego miasta. Mimo głośnej kampanii w mediach społecznościowych, efekt był jednak zupełnie inny. Od protestu odcięło się wiele organizacji studenckich. 6 z nich, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Fundacja Służby Niepodległej, Fundacja Sapere Aude, Stowarzyszenie Koliber, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, napisało list otwarty, w którym wprost sprzeciwia się postulatom protestujących. Zaznaczamy, że jako przedstawiciele środowisk młodzieżowych odcinamy się od tego pomysłu. Nie godzimy się na próbę narzucenia innym swoich poglądów i na wypowiadanie się w naszym imieniu bez naszej zgody. Jak podkreślają sygnatariusze listu, organizatorzy protestu nie powinni wypowiadać się w imieniu polskich studentów, gdyż wielu z nich ma zupełnie inne zdanie na temat obecnej sytuacji w kraju. Nikt z jakichś, czy naszych znajomych, czy ludzi, których znamy, nie bierze w tym udziału, tak? Coraz więcej organizacji odcina się od tego i uważam, że to jest szkodliwe ogólnie dla takiego całego świata studentów. Utożsamianie tego, mówienie, że to jest protest, w którym biorą udział wszyscy studenci. Przedstawiciele studenckich stowarzyszeń zwracają uwagę, że dzisiejszy protest, mimo zapewnień o apolityczności, mógł być próbą reaktywacji czasu czarnych protestów i ulicznej akcji KOD-u. Uważamy, że jest to kontynuacja działań politycznych związanych między innymi z czarnym protestem, gdzie jedna z aktywistek w sztabie organizatorów jest właśnie w tym marszu, który ma miejsce dzisiaj, oraz oczywiście poparcie jest ze strony KOD-u, jak i również Platformy Obywatelskiej, co pokazuje tą kontynuację działań politycznych, jakie ma miejsce właśnie w dniu dzisiejszym. My się tego stanowiska w 100% odcinamy. W studenckim proteście w Warszawie uczestniczyło około 300 osób. Paweł Zdziarski, Telewizja Republika. Jednym ze stałych punktów naszego wieczornego programu w środę jest rozmowa ściśle jawna Piotra Nisztora. Gościa i temat dzisiejszego programu przedstawi teraz sam autor. Czy Polska może stać się potęgą w hodowli koni wyścigowych? Dziś to pytanie będę zadawał moim gościom Tomaszowi Halimonikowi, prezesowi Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Andrzejowi Sutkowskiemu, prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych. Serdecznie Państwa zapraszam. Rozmowa ściśle jawna, oczywiście 21:30. Taki był obraz dnia. O tym, co wydarzyło się w sporcie w ciągu ostatnich 24 godzin opowie już za chwilę Weronika Jaskółka. Przepraszam, Rafał Kasprzak szykuje się już do wejścia, a później prognoza pogody, na którą zapraszam w imieniu Oli Zarzyckiej. Ja mam nadzieję zobaczyć się z Państwem w czwartek punktualnie o 19:00. Dobrego wieczoru.